I poproszę Joannę teraz o taki ramowy komentarz. No, nie wiem, czy mam zadowolona, czy też nie. Myślę, że tu z wszystkich wypowiedzi, ale to jest też moje zdanie, że jednak podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne mają utrudniony dostęp do instrumentów zwrotnych. I muszą to powiedzieć, że zarówno pryzmacia, znam instytucje i bankowe, doświadczenie, i instytucje pożyczkowe, obu tych Zastanawiałam się, dlaczego mają ten utrudniony dostęp. Tutaj padła propozycja zgłoszona przez Tadeusza i już jakby procedowana przez Ministerstwo i BGK, jeśli chodzi o kwestie zabezpieczeń. Bo rzeczywiście, jeśli mamy podchodzić do tego, jak zabezpieczyć tą spłacalność, no to wiadomo, że każdy chce odzyskać środki postawione. Ale troszkę chcę złapać wątku, który tutaj Tomek i wcześniej Michał powiedział, czyli porównanie z MŚP. Myślę, że jednak w Polsce, w naszym kraju nie widziano ekonomii społecznej jako takiego ważnego sektora. No to prawda, tylko 1,2% PKB, to co to jest, 100 tysięcy podmiotów, PES-ów, co to jest, to jest dużo, no ale jedna, to jest 2,5% zatrudnionych, być może już więcej, bo to są dane, jeśli dobrze pamiętam, z 19 roku. Natomiast, jeżeli weźmiemy troszkę historycznie spojrzymy, zaraz wrócę do teraźniejszości, od roku 1994 były bardzo silne programy wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Programy dotacyjne, edukacyjne, pożyczkowe. Ale nie tylko do przedsiębiorstw, także do tej ważnej sfery, czyli pośredników finansowych. O czym mówiliśmy, gdzie powstały te fundusze pożyczkowe. Pytanie jest takie, mam nadzieję, że jest Ewa Bańkowska i może zabierze głos, jak możemy wesprzeć pośredników finansowych, nie tylko podmioty ekonomii społecznej, ale także pośredników finansowych, żeby zwiększyć tą wrażliwość i rozumienie sektora ekonomii społecznej. Właśnie to ocenę zdolności kredytowej i później spojrzenia, zwiększenia prawdopodobieństwa spłaty. Spłaty zaciągniętego zobowiązania, bo w 100% tutaj zgadzam się z Olą. Ja jestem w ogóle fanem instrumentów zwrotnych, nieważne w jakiej postaci, czy częściowo zwrotnych, czy w pełni zwrotnych, czy zwrotnych i umarzalnych w związku z rezultatem, etc. Ale dlatego, że to edukuje. Dlatego, że to jest pewnego rodzaju akceleratorem na przyszłość do rozwijania ekonomii społecznej. W związku z tym, zadając sobie też pytanie, jak zwiększyć efektywność i wykorzystanie środków unijnych i krajowych na rozwój ekonomii społecznej, zadaję sobie pytanie, co trzeba poprawić w tych pozytywnych doświadczeniach, już, bo my ich naprawdę mamy wiele. I teraz wiemy, że pewne elementy troszeczkę nie działają. Ja przepraszam, bo pewnie od lat się troszkę narażam niektórym owesom, ale wydaje mi się, że i tu powinniśmy wzorem tego, co dawaliśmy instytucjom wspierającym mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, dać merytoryczne wsparcie edukacyjne. Naprawdę, nie powinniśmy się podnosić kompetencji. Także w sieci wsparcia, bo to jest bardzo istotny element. I to istotny element w dwóch aspektach. Raz, że podnosi się jakość współpracy z tym przedsiębiorstwem i podmiotem ekonomii społecznej, ale rośnie też wartość tych ludzi na rynku. Nie bójmy się tego. Niech będą lepsi, mądrzejsi, bardziej atrakcyjni, jeśli się zderzą z rynkiem. Druga kwestia to jest to samo uczenie pośredników finansowych. W dalszym ciągu uważam, że jednym z największych takich, największą porażę to jest to, że nie udało się uruchomić funduszu poręczeniowego, z którego mógłby korzystać sektor bankowy. Bo to jest rzecz naturalna.
Oczywiście, być może trzeba być bardziej odważniejszym i trochę złamać reguły i zasady, wymogi, które narzuca na nas Komisja Europejska. Bo oczywiście musimy mieć świadomość, że w większości te fundusze poręczeniowe, które uruchomimy, będą gdzieś w aspekcie tych wadiów, będą gdzieś w aspekcie takich poręczeń dobrego wykonania, czy też dla funduszy pożyczkowych. Mam nadzieję, że fundusze pożyczkowe się tutaj na to otworzą. Ale uważam, że może trzeba przełożyć, ale nie kładźmy do dolnej szuflady próby szukania odpowiedzi na pytanie, jak sektor bankowy możemy uruchomić, żeby dać instrument zabezpieczający, bo niestety zgadzam się z tym, co tu było mówione, że jest ryzyko, jest koszt, odpowiednia kwalifikacja, jest to kosztem wam. Kolejna rzecz z tej jakby perspektywy. Ja rozumiem, że będą środki europejskie, które będą wedle określonych zasad, które będą gdzieś tym pięciu filarom podlegały. Czyli tutaj musimy się skupić na tym, żeby było adekwatnie implementowane, właściwie rozliczone, udokumentowane, etc. Zobaczcie, ile pracy. Czyli musimy do tego też przygotować. Mówiliśmy tutaj, nie jestem zwolennikiem stołu szwedzkiego, więc tak się delikatnie do niego odniosę, nie mamy tak dużo instrumentów zwrotnych. Mamy pożyczkę na rozwój, mamy pożyczkę na start, pożyczkę płynnościową, pożyczkę z możliwością umorzenia. Myślę, że jak tutaj te kilkanaście, kilkadziesiąt osób siedzi, jakby powiedzieli, ile jest rodzajów pożyczek dla mikro i małych i średnich przedsiębiorstw, to sądzę, że jednej kartki by nam zabrakło. Pytanie, czy musi być aż tyle? Nie wiem, ale zgadzam się z tym, że trzeba się zastanowić, czy możemy robić pewnego rodzaju instrumenty uzupełniające, już nie mówię, że hybrydowe, bo już były takie próby i są robione z sukcesem, za co bardzo dziękuję z punktu widzenia tego ostatecznego beneficjenta. I teraz tu nie mam takiej głębokiej wiedzy, jaką mają koleżanka i koledzy z administracji, ale wydaje mi się, że może warto zastanowić się, być troszkę odważniejszym i radykalnie zmienić zasady budowania produktów z środków, które są środkami unijnymi, tymi nowymi, lub podlegającymi jeszcze rozliczeniu, od tych, które są zwrotne. Może z tych zwrotnych środków warto pomyśleć o budowaniu tak zwanych funduszy kieszonkowych. Bo zobaczcie, jaką już osiągnęło BGK, rozumiem, że przy współpracy z ministerstwem, jaki sukces. Pośrednicy finansowi zaangażowali własny kapitał w pożyczki dla ekonomii społecznej, czyli już podjęli to ryzyko. Bo jest tak zwana partycypacja kapitałowa w projektach partnerowych. Brawo. To oznacza, że można. Teraz pytanie, jak można pójść krok dalej, aby zwiększyć tę dostępność. Wracając do tych funduszy, bo jeżeli my mamy tak rozliczać, dzisiaj, dwa zdania, ale dzisiaj przedsiębiorca... Minuta, Joanna. Dzisiaj przedsiębiorca idąc do banku mówi, że ma potrzebuje taki kredyt na określony cel. Przynosi fakturę, sprawa załatwiona. Albo niejednokrotnie nie, bo pod kosztorys ma dane. Mówię o mikro, małych i średnich przedsiębiorcach. Ze środków unijnych musi nastąpić niesamowite udowodnienie, rozliczenie, a później jeszcze powiedzenie, że na pewno mi to nie zaszkodziło, co wziąłem. Okej. Okay. To są pieniądze podlegające innym rygorom. Być może zawsze jest pytanie, brać czy nie brać? Brać. I tu trzeba rzeczywiście do tych instrumentów, tu chylę głowę, podchodzić roztropnie i ostrożnie. Ale czy z tych zwrotnych instrumentów mamy fantastycznego zarządcę, jakim jest BGK? Nie można BGK nauczyć według zasad, które by resort opracował, jeden, drugi, nie wiem, chętnie się włączę,
takie instrumenty, które by temu reżimowi troszeczkę uciekły. One mogłyby być tą komplementarnością. Nie jestem zwolennikiem finansowania VAT-u, ale jak będzie potrzeba, czemu nie? Bo one powinny dawać... Joanno, minutka minęła, chciałam powiedzieć, więc ostatnie zdanie, gdybym chciał prosić, bo... Reasumując. Wnoszę o to, żeby zastanowić się i rozdzielić wręcz w ramach właśnie tego funduszu rozwoju ekonomii społecznej odmienności produktowej, nie tylko co do celowości, ale także do zasady implementacji, żeby nie było tak mocno obwarowane. Dzięki. To było jedno zdanie wielokrotnie złożone. Dziękuję Państwu serdecznie.